Śnieżka, dziewczyna o niezwykłej urodzie, pięknej, bladej i czystej jak śnieg cerze, jak wszystkie królewny, mieszkała w prawdziwym zamku. Ale od śmierci swego ojca, szlachetnego króla Karola, wolała przebywać poza nim. Uciekała przed wzrokiem złej, samolubnej macochy, królowej Gertrudy. Każdego ranka biegła do ogrodu, na łąkę, zbierała kwiaty, tańczyła wśród drzew lub karmiła zaprzyjaźnione zwierzęta. O, jaka piękna pogoda! Nareszcie przestało padać! Już prawie południe. Wczoraj o tej porze Śnieżka tu była, a teraz jej jeszcze nie ma. A ja już jestem i cieszę się z tego bardzo. Lubię słoneczko, bo nie lubię mokrego futerka i siedziałem w swojej norce. Moi przyjaciele! O, już jest, jest! O. Jesteś! O. Jestem, jestem! I przyniosłam wam pyszności! Poczęstujcie się, to wszystko dla was! Orzeszki moje ulubione! Ziarenka! A ja lubię marchewkę. Ale dla ciebie przyniosłam truskaweczki. Dla króliczka truskaweczki, dobrze, mogą być, lubię truskaweczki. A mogę zostać z wami jeszcze troszkę? Oczywiście! Siadaj tu z nami na łące! Z wami czuję się naprawdę bezpieczna. Królowa Gertruda wiele czasu poświęcała samej sobie. Gardziła innymi ludźmi. Odzywała się do nich tylko po to, żeby kogoś skarcić, wytknąć mu błąd lub wydać rozkaz. Godzinami przeglądała się w lustrze, przymierzając nowe suknie, nakrycia głowy, biżuterię. Jadła tylko zdrowe przysmaki przywożone z dalekich krajów specjalnie dla niej. Była piękna, wiedziała o tym. Ciągle słyszała komplementy, uważała więc, że jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Potwierdzało to jej czarodziejskie lustro, które każdego dnia wygłaszało pochwalną mowę na jej cześć. Och, jak wspaniale wyglądam w tej nowej sukni. Och, jak pasują te perły. Perły to biżuteria dla prawdziwej królowej. A gdzie jest moje lustro? I jestem wspaniała królowo. Nareszcie muszę się przejrzeć jak co dzień i upewnić się, że nadal jestem najpiękniejsza. No i jak ci się podobam w tej nowej sukni? No, wyglądasz królowo zjawiskowo. Twoja postać mnie zachwyca, a blask twej urody jest wprost oślepiający. Dzień dobry, piękna królowo. No Śnieżko, gdzie ty się włóczysz? To niedopuszczalne, żeby królewna błąkała się sama po lesie. Ale ja tylko... Wyjdź, wyjdź, zajmij się czymś poważnym. Dlaczego jęczysz, głupie lustro? Twój blask, o pani, tak mnie oślepił, że przyćmił urodę Śnieżki, a ona urosła i stała się piękniejsza od ciebie. Och, ty podłe lustro! Schowam cię w szafie, nie chcę cię więcej widzieć! Strażnik! Jestem, o pani! Widzę, że jesteś! Mam dla ciebie zadanie specjalne! I jestem na twoje rozkazy! Zabierzesz Śnieżkę do ciemnego lasu! Ale królowo, dlaczego? I tam ją zgładzisz! Dlaczego? Milcz! Nie chcę jej tu więcej widzieć! Wykonać rozkaz! Co rozkażesz? Zamkowy strażnik, któremu królowa wydała rozkaz pozbycia się Śnieżki, był oddanym sługą zmarłego króla. Nie mógł więc zrobić krzywdy królewnie. Musiał jednak posłuchać bezdusznego rozkazu i wyprowadzić ją z zamku. Postanowił, że zaprowadzi ją na znajomą polanę, gdzie, jak przypuszczał, znajdą się stworzenia, które zechcą jej pomóc. Proszę cię, nie płacz, Śnieżko, bo mi serce pęka. Przepraszam cię, Śnieżko, ale muszę wykonać rozkaz strasznej królowej, bo inaczej mnie ukarze. Ale ja tak bardzo się boję. Wiesz, wszystko, co teraz mogę zrobić, to pozostawić cię tutaj, a nie w ciemnym lesie. Tutaj z pewnością ktoś ci pomoże.
Dziękuję. Śnieżko, co ty tu robisz? Dlaczego płaczesz? Królowa wygnała mnie z zamku. Nie mam dokąd wracać. Chodź, zaprowadzę cię w miejsce, gdzie mieszkają krasnoludki. One na pewno ci pomogą. Dobrze, wiewióreczko. Krasnoludki z radością przyjęły Śnieżkę w swoim domku. Tym bardziej, że okazała się serdeczną, pracowitą i mądrą dziewczyną. Od tej pory ich mieszkanko lśniło czystością, a na stole po pracy zawsze znajdowały coś pysznego. Śnieżka była też wspaniałą towarzyszką zabaw, gier i rozmów. Potrafiła jak nikt inny godzić pokłóconych, pocieszać smutnych, a nawet kołysać do snu swoim delikatnym, miłym głosem tych, którzy nie mogli zasnąć. Ale pyszne było to śniadanko! Uwielbiam jajeczniczkę na masę. Ciekawe, co będzie na obiad. Oby zupa szczawiowa, moja ulubiona. No, a na deser? Na deser to zjadłbym torcik z malinami. Weź malin, to. A ja nie jestem wcale głodny. Nie mogę się doczekać kołysanki na dobranoc. Jesteście tacy zabawni. Koniec tego dobrego. Idziemy do pracy. O tak, idziemy do pracy. Tylko, Śnieżko, pamiętaj, jak wyjdziemy, to zamknij drzwi na klucz i nie otwieraj nikomu. Nie otwieraj, bo może się ktoś zjawić, kto ci zrobi krzywdę. Ale obiecuję, będę ostrożna. Królowa Gertruda, przekonana o śmierci Śnieżki, przez wiele tygodni nie pytała swego lustra o to, czy jest najpiękniejsza. Ale w końcu natknęła się na nie, przeglądając starą szafę. Huk był straszny, kiedy królowa roztrzaskała swoje czarodziejskie lustro, zrzucając je ze schodów. Zdecydowała, że sama poradzi sobie ze Śnieżką. Zatruła piękne, dojrzałe jabłko, przebrała się dla kamuflażu i ruszyła w las. Bo nieszczęsne, prawdomówne lustro zdążyło jej wyznać, gdzie przebywa królewna. Cararara, cararara. Och, miałam nie wychodzić. No ale potrzebuję trochę mięty do deseru. Może nic się nie stanie. Tararara. Dzień dobry, dziewczynko. Może skosztujesz pysznego jabłuszka od starszej pani? Zerwane, świeże, prosto z drzewa. Och, ja chyba nie powinnam. Skosztuj, zobacz, jakie rumiane. No dobrze, jest naprawdę piękne. Jestem wielka. Na pewno jestem teraz najpiękniejsza. Ojej, co się stało? Co tu się stało? Królewna nie żyje? Muszę coś zrobić. Polecę do księcia Dariusza po pomoc. Książę Dariusz, któremu Śnieżka była przeznaczona na żonę, zajęty był codziennymi sprawami królewskiego kształcenia. Zależało mu na tym, aby być dobrym królem i mężem. Czytał więc mądre księgi, słuchał starszych, doświadczonych ludzi oraz podróżował. Na szczęście przebywał właśnie w pobliżu. Kiedy tylko usłyszał od przyjacielskiego ptaszka o losie królewny, ruszył na ratunek. Książę Dariuszu, tędy! Tędy, tutaj leży nasza królewna. Och, jaka piękna. Podniosę ją. Może jeszcze nie wszystko stracone. Och, to okropne jabłko. Śnieżka żyje, ratowała mnie. Śnieżko, to królowa Gertruda chciała cię otruć. Teraz już zawsze będziemy razem. Kiedy królowa Gertruda dowiedziała się o historii z księciem Dariuszem, o jego oświadczynach i planach objęcia władzy w królestwie, wybuchnęła tak strasznym gniewem, że jej bądź co bądź ludzkie serce
już nie było w stanie tego wytrzymać i pękło, wydając głuchy jęk. Teraz nic już nie zagrażało szczęściu królewny Śnieżki.